My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow. Noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Few many foemen, few many foemen, few many foemen. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragiem, a przed wami kolejny materiał z gry God of War Ragnarok na 100%. Tędy. Fajnie, że mamy w ogóle jakiś mocny ruliczny atak do wyboru, nie? Nie tylko silny, w połowie gry nawet ponad. Dowódcy, żeśmy dostali, cokolwiek. O kurna. A tu, myślałem, że tu już boss, który na nas będzie czekał, ale już kiedyś tutaj byliśmy z Freyem. O nie, biedna Nidhogg. Stała nam na drodze. Tak, nie wątpię. Dziwna sprawa. Co tutaj robiła? Odyn wykorzystał korzenie drzewa świata jako część zaklęcia, by zatrzymać mnie w Midgardzie. Nidhogg chroni korzenie, gdziekolwiek są. A, rozumiem. Odyn ją wykorzystał. A ona nieświadomie za to zapłaciła. Typowy Odyn. A no typowy. Bundziak, witam. Witam serdecznie. Co tam słychać, panie kolego? Witam i o zdrowie pytam. O, to mogę włócznie rzucić. Okej, ale chyba na razie z niej nie skorzystam. Co tam? Czemu nie śpisz jeszcze? Grałeś pewnie w coś, co? Witam. Witam i o zdrowie pytam. Co tam, panie Bundziak, u ciebie słychać ciekawego? Fajnie, że odwiedzamy te miejsca, gdzie wcześniej byliśmy, te trucha nie znikły, nie? Tego bossa, tylko cały czas tu leży i straszy pobliskie dzieci. Ty, ona to gdzie polazła? No to i tak myślałem, że jest jakaś inna alternatywna droga, ale tak musimy tam przejść, gdzie rzuciliśmy włócznie i tak. Dobra. To ciśniemy. Sylwunia, cały czas jeździsz, mówisz? Cały czas w trasie? Nowy obszar odkryty. Północna dzicz. No i znowu jestem w lesie, jak to mówią. Zaktualizowano mapę. Nowe obszary. A to ciekawe. No i tak nie zmienia faktu, że tutaj chciałem trochę potwierdzać. Nadal gdzieś jakieś legendarne skrzynie wiedzą o świecie. Gdzieś dupła, nie wiem gdzie. I mnie to zastanawia. Gdyby to wszystko mogło być tutaj pochowane. Ale sprawdziłem dokładnie praktycznie wszystko. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość, żeby... Chyba, że jak zmienimy porę dnia i się wrócimy, to znowu coś ciekawego kogoś tutaj odblokuje. Być może gdzieś indziej przejść, nie? No na razie tak średnio trochę. Jak tutaj patrzę. Może tu jeszcze, czekajcie. To może się zajrzyjmy, ale nie wydaje mi się. Tylko ta pora dnia by mogła cokolwiek tutaj zmienić i wpro... Chyba, że... Nie no, z tej strony przebyliśmy. No tutaj był tylko ten potwór. To i tak tutaj nie wiem, gdzie cokolwiek jest jeszcze pochowane. Ciekawe. No nic. Zobaczymy. Bundziak, a no gram w CS-a, wcześniej o północy wszedł nowy album mojej ukochanego zespołu, czyli Metallica, więc posłuchałem i tak wpadłem na 15 minut na streamkę. A to miło mi, Metallica, no to dobry zespół, też lubię. Też lubię takie klimaty, może nie tylko Metallica, ale takie typowe rockowe klimaty. Nowy album w ogóle wyszedł, czy jak? Nowy album wypuścili? Sylwunia, odkrywam mapę tylko. Odkrywasz mapę sobie. Dobrze, Sylwuś, dobrze. No to miłego odkrywania w takim razie. Sylwunia, no tam eksploruj solidnie, żeby to się nic nie ukryło, jak w wypadku Maro, co 500 rzeczy pomija, później trzeba wracać tutaj, nie? No. Tak, nowe całkowicie. Takie plus 7 na 10. A, nowe utwory, tak? Plus 7 na 10. No wiesz, no. Oni już blask swojej sławy i takich najlepszych utworów już mają za sobą, ale fajnie, że nadal tworzą, nie? To jest akurat dobre. To nadal można coś od nich posłuchać, zwłaszcza, że to twój ulubiony zespół. W końcu legenda rocka, tak? Metallica. No.
To fajnie, fajnie. Będę musiał się przyjrzeć dokładnie temu albumowi. Może mi jakiś utwór wpadnie do ucha. Zobaczymy. Dobra, musimy ten... Przejść odpadł. Naród hałasu, kiedy zacznie się atak. Jeśli odwrócimy ich uwagę, Hildis, Fini i Atreus będą mieli dość czasu, żeby wejść i wyjść niepostrzeżenie. Nie martwię się o Atreusa. Jest gotowy, żeby walczyć. Okej, niebieskie auto zostało zaznaczone na mapie. Dobra. To tutaj. No i właśnie, to jest zablokowane akurat za dnia. Za tymi pnączami jest ołtarz. No co? Tak? Strzały. Okej. Okay. Wezwij Skola, proszę. Dobra, mówisz masz, moja droga. Ciśniemy. Ciekawe, gotowy? Gotowy. A ty? Nie odejdę stąd bez mojego brata. Ej, ciekawe, czy się wkurwi teraz, jak... No, widać, że coś się tam ostro dzieje. Ciekawe, czy się Freya znowu wkurwi, jak zmienimy znowu na złość. Ale chyba nic nie powie. Chyba. Nie, nic nie mówię. Raz tylko było tak, że zwróciła na coś uwagę, tak samo jak ta akcja ze tym Ratatosem. Ale zajebiście to zrobione. Bundziak, teraz trzeba czekać do 24 roku na koncerty. Bilety na 2 koncerty kupione, tylko przejrzeć do lipca następnego roku. Przeżyjesz. To jak nie ty. Panie Bundziak, to jak nie ty. Dasz radę. No, im więcej człowiek czeka, tym większą ma ochotę. I lepsza ta muzyka, lepiej ta muzyka będzie wchodzić. Tobie Bundziak, także nie ma co się. Kurna, szkoda, myślałem, że i przejdę przez tą bramę i będę mógł jakoś tam jakieś dodatkowe przejścia sobie tam odblokować, nie? Ale nie, dupa, czy oczywiście cały plan mój misterny w... No. Bejba, Blanka, Goes, Olo, dziękuję za wsparcie, dziękuję za followkę, bardzo fajny nick swoją drogą. Pozdrawiam. I dziękuję jeszcze raz. Idziemy po ciebie, Ingwi. Wow. Żeby tak zdradzić swoją pozycję. I dziać! O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Kopelat. Heimdall. A ty to pewnie ojciec tego mieszańca. Co za dzień! Sporo narozrabiałeś, słoneczko. Ty też zdrajco. Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Krakier? Idź. To moje brzemię. Mogę pomóc. Wiem, ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Wiem, że tego nie chciałeś, ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien, ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. Pamiętajmy, że tylko włócznia jest w stanie go zranić. Sprawdźmy się. Heimdall. Nie, kulator jakiś. Gorzej, że ja nie mam żadnych ataków. Słuchajcie. No dalej, ty durny stworzeń! Dobra. Dobra, ładnie. Sądziłem, że chociaż trochę się spocę.
Ja już bym ci radził się umyć pod pachą. Gnoju. Hej! Cóż biedny kultopr ci uczyni? Oj, niestety wjechał mi. Z tym. Oj. Dobra. Z tym całym Bifrostem. Dobra. Ładnie. Na razie dosyć przewidywalna walka. Dobra. Ała. Nie będę ukrywał! Jestem zawiedziony! Super. Nie działa jakaś źle, ale... Rozjedź go, kultoprze! No ładnie. Masz tu Bifrostu! Jasna! Dobra, ładnie. Ten cholerny Bifrost mi trochę życia zabrał. Dobra, spokojnie. O! Chciałeś więcej! No, dawaj. Udało. Miał mało życia. Dobrze się bawimy? No nic, zostaliśmy sami. Heimdall. Teraz druga runda. Nie no, dobre walki. Dobre walki, ale no, zdecydowanie są łatwiejsze niż poprzednie odsłonie, ale to nie zmienia faktu, że nie są fajne. Bundziak. W sumie bardziej powinienem się martwić, czy zespół przeżyje, bo panowie trochę lata mają. No trochę tak, no ale no oby, no wiesz, no że ważne, żebyś był na chociaż, bo byłeś już na jakimś koncercie Metaliki, czy nie? Chyba nie, co? Najważniejsze to, żebyś chociaż raz był, nie? Na jakimś zespole, którego bardzo lubisz, nie? Na dwóch! To do trzech razy sztuka, tak ci powiem. Bundziak, to do trzech razy sztuka. Nie pomoże. Powiem ci. Królowa je miała już dawno odesłać. To sprawa... Co to? Kurczę. Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne. O kurde. Teraz, bracie. Łucznia to nasza jedyna szansa. O, zaraz. Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? Dobra. Nie, tu nic nie zrobię, bo... Ej, uważaj! To nowe karwa! Boki zrywać! Wielki potomek asów pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada! Muszę wyczuć, kiedy on będzie blisko tej łuczni. Nie! Dobra. Kurczę, ale... A, dobra, coś się udało. Ty naprawdę trafiłeś! To jest za szybki, jak Wesker. Zwichrowanie czasu Heimdalla. Wykonuj bloki lub uniki, korzystając z powolnego... Nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatnio... Dobra. Jesteśmy tacy źli! Ojej!
O kurczę, uniki. Dalej, bracie, już raz trafiłeś! Wystarczy wyczuć okazję! Dobra. Zwalniamy! Dobra. To rozumiem. Pancerz godny Boga. Teraz! Łatwo ci mówić. Dobra. Prowadził sobie obronę. Obawiałem się. Ach, kurczę. Nie ma mnie niestety kto wskrzesić, także kamień nic mi nie zrobi tutaj. Mimo tego, że mam. Ale Freya poszła w ogóle w inną stronę. No dobra, ale przynajmniej... Zwalniamy! Wiem co zrobić. Dobra. Ten pifrost też by można było... Serio? Chyba sparować, ale i tak będę pod działaniem. O kurna. Nie mogę się zdecydować, czy jestem bardziej zaskoczony, czy wkurzony. Dawaj, magiczny. Pora zwolna. Dobra, no i to staje w miarę. Wiesz co? Ból nie jest taki straszny, jak zapamiętam. To rozumiem. Pancerz godny Boga. Dalej, bracie, już raz trafiłeś. Wystarczy wyczuć okazję. A, niepotrzebnie. Atakujesz jak niestarna krow! Muszę się wyleczyć. O! Jesteśmy tacy zimni! Ojej! Dobra. Teraz! Więcej atakuje. Dobra, niestety znowu trzeba się... Zwalniamy! Ja pier... Serio? Nie wiem co się stało, w ogóle żadnego ciosu nie sparowałem. Masz szansę! Teraz! Dobra. No, kurczę, fajna walka, nie powiem. Rynicznym atakiem zjechałem mu. Tą obronę. Aż kurna. Uderzaj, bracie! Dobra, dobra. Zwalniamy! Masz szansę! Dawaj! Pora zwolna! Zwalniamy! O nie! Jezus, niewiele brakowało, żebym zwalił ten. Bart, to twój sekret! Dobry krok, dom! To już nie jesteś taki cwaniaczek. Czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie. Ty...
Chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. No w Grecji już byś nie żył. Szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruje mu flaki. To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Nie. Obawiam się, że to tak nie działa. Ty nie będziesz decydował o moim losie! Jesteś trupem, słoneczko. Kurde, jeszcze ci gnoju mało? Ja, serio? Yeah! Trzecia faza walki. No okej, okay. Robi się coraz ciekawiej. Bundziak, mam znajomego, co był na każdym koncercie, jak był w Polsce, czyli chyba coś ponad 10 razy. Mam nadzieję, że minimum 3 koncerty Metaliki jeszcze zaliczę. Na pewno. Kto wie, może 4? Nigdy nie wiadomo, jak to będzie, nie? Ale życzę ci tego, żebyś jak najbardziej cieszył się przy kolejnym koncercie. Także trzymaj się, Bundziak. Wszystkiego dobrego dla ciebie. No, dzięki. No, gra jest epicka, naprawdę, godna polecenia. Trzymaj się, Bundziak, wszystkiego dobrego i śpi dobrze, fajnie, że byłeś. Dobranoc ci życzę. I miłej nocy, hej. O Jezu. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała. O kurna, ale już mi osto dojechał. No teraz to już w ogóle jakaś furia wleciała. Nie wiem, czy miałem unikać tej skały, czy atakować. No, czy atakowanie nic nie dało raczej. Kurczę, parować. Próbuję parować nic z tego. Nie dojechał ładnie. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała. Dobra. Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem was! Heroldem Ragnaroku! Oj! Szkurna. Uniknę mnie tego ataku, mnie trafił. I już ja znajdę tego twojego małego kundla i przerobię mu gębę na miastkę! Tylko jeden z nas wyjdzie z tego cał. I zapewniam cię, że to nie będziesz ty! Zwalniamy! Aż, kurna. On cały, ten ataki, które są parowalne, tak, no to gdzieś on zadaje podwójne. Muszę jakoś wyczuć, żeby raz go sparować i drugi raz. Bo za pierwszym razem. Na czerwony to wiadomo, nie da rady tego. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała! Oj, teraz. Raz. I dwa. I trzy nawet. Ale trzeci można dobrze prowadzić kontrę. Jestem wielkim strażnikiem. Aż tutaj już nie ma. Heroldem Ragnarok! Aż kurna. I już ja znajdę tego twojego małego kundla i przerobię mu gębę na pijak. Kurna, nie mogę liczyć parowania. Teraz. A, i tutaj widzicie, już nie udało się. Jak już wyczuję w miarę ten timing, jak unikać tej sekwencji z parowaniem, to mogę unikać też samo w sobie, ale po co? I to w miarę wyczuć. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała! No ale za trzecim razem mam to. Czy ty nie wiesz, kim ja jestem?
Jestem wielkim strażnikiem as! Herold Ragnarok! A Jezus. Kamień jest, czy nie? Dobra, uniknąłem, bo byłem za daleko, żeby go... Już ja znajdę tego twojego małego kundra! Kurna, no! Chciałem wyleczyć cię w pewnym momencie, coś się nie udało. Dużo błędów popełniam. Nie udało sparować. No, oszalał. Wyjdzie z tego cało! I zapewniam, że to nie będzie ty! No ja już swoją szansę. Chłopczyku. Oszalały. Jak leci z tą piechą, to... Zaczynam naprawdę mieć cię dość. A, ty gnoj. No i właśnie to parowanie, panie. Otwiera nam możliwości kontry. Teraz byłem blisko, żeby przełamać się przez tego obronę. Zwalniamy! Oj, tutaj już niestety nie wyszło. Dobra, ładnie. Oj, nie wiem, bo tu szybciej wykonałem atak graniczny, bo tak to mi się wydaje, że... Oj, serio? Kurna, chciałem go sparować. Nie wyszło. Nie wyszło, coraz lepiej to nam idzie. No, nie jest jakieś wybitnie, nie jest jakaś wybitnie trudna, wymagająca odgrywka. Ale fajna, fajna jest walka z Hangalem, nie powiem. Oj, nie, zachciało mi się parować. Nie, nie parował na atak. O, tutaj tuż w ogóle. Nie wyczułem tego drugiego ataku. Nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem as! Heroldem Ragnarokiem! Pierwszy! Przebił się. Ech. Kurde, całą sekwencję mi wykurwił. Już jednego ataku nie sparujecie, tak. Ale już bardziej wolę pod to parowanie, niż pod to unikanie. Więcej mam możliwości. Dostanie kontry. Dobra. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała. Dobra, chodź. A Jezus. Patrz, no. No, już to było. Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem was! Aj, kurczę, teraz w ogóle mi nie idą. Tu uniki. Dobra, tutaj akurat udało się sparować. Moja kolej. A ta jest moja. Hej. Już ja znajdę tego twojego małego kundra! Przerobię mu gębę na miast! Dobra. Tylko jeden z nas wyjdzie z tego ciała! I zapewniam cię, że to nie będzie ty! Hej, dawaj! Wow, ty, jak tak zaspamował, nie? Zaczynam naprawdę mieć cię do... Zwalniamy! Aj! Kurna, chciałem się wyleczyć, nie wyszłam. Nie, oszalał. Wariat oszalał. Dobra. Tiborku, witam serdecznie. Tibo Masa. Dobry wieczór. Co tam, Tiborku? O, super.
No, uniknąłem w miarę. Dobra. Dobra, dawaj. Takie, te ataki rolnicze dużo nie zabierają mu życia, ale... Dobra, dawaj. Dobra. No i mamy to. Bracie! Bracie! Przecież nie chcesz już taki być! Potwór! To było coś. Czy to my kpimy z przeznaczenia, czy to ono kpi z nas? Zasłużona kara. Zdobyto trofeum. I Heimdall. Hu-hu-hu-hu-hu. Hu-hu-hu-hu-hu. Zdobyto trofeum. Całkowity postęp zdobyto trofeum. Zmierz się z Heimdallem. Nieźle. Nieźle. Tiborku, co tam dziku? Co to za menda? Pełdzi jak Hermes. No, jest takim samym mendą jak Hermes. Chyba był na wzorze tworzony charakterem co do Hermesa, nie? To jest taki cwaniaczek. Jest pewnie nawiązanie do Hermesa, powiem ci. Tutaj ma taki głosik, że pomyślałem, że to baba. Jebło żydzi dla starowej chyba złote... Złote, żeby miał. No i jak stałem, tak wyjebałem mu młotkiem. Z głowy nie było co zbierać. Wyrwałem chwasta. Dokładnie, Tiborku. Wyrwałem chwasta. Ojej. Co tam, Tiborku? Czemu nie śpisz? Tiborku, czemu nie śpisz? Ojeju. Heimdall był taki, jakim go opisywano. Okrutnym, napuszczonym zbirem, ale i groźnym przeciwnikiem. Należało liczyć się z jego intuicją oraz mistrzostwem we władaniu Bifrostem. Kiedy zadałem cios, który powinienem był zakończyć walkę, próbowałem słuchać głosu w mojej głowie, mówiącym mi, że wygrałem i nie warto zabijać przeciwnika. Lecz Heimdall wyczuł tę litość i poczuł się zhańbiony. Heimdall poczuł się zhańbiony, no super. Jego duma nie pozwoliła mu zaakceptować mojego miłosierdzia. To nie ja dokonałem wyboru, a mimo to poczułem satysfakcję. Udowodniłem tym samym, że Norny się mylą, czy że mają rację? Sen jest dla słabych. Swoją drogą, a propos... Patrz, coś ci pokażę. Patrz to. Tiborku, no nie, no, jak to nie widzisz? Jakiej jakości? No to na chwilę. Przełącz. Teraz. Tym, czekaj, nie przełączaj. Teraz przełączaj, patrz. Na środku, patrz to. Widzisz tutaj, co jest napisane? Tutaj, w tym miejscu, tu. Na środku tutaj listy aktywności. No, zaatakowałem ostatnio biotignomom. Zaatakowałem na streamie wczoraj znaczy nie wczoraj, tylko ostatnio biotignomom. Bo wykorzystałem tą okazję, że ten, że tam nam nas zrajdował ten. Lubię stare gry, tam było chyba z 90 osób. 20 zostało, no to mówię, a chuj, jak jest tyle osób, to rajdujemy. Akurat miała streama. No, no i przywitała się fajnie, to tam i mnie wywołała mnie dla swoich widzów, nie?
To ty teraz sławny jest. Oj, co ty, ja tylko na chwilę zrobiłem alerta, znaczy rajda do niej, nie? Gdzie tam ja sławny? Ale tak widzisz. Tak, tak, że kurczę. Mówię, jak, a mówię, a zaryzykuję. Co mi tam. Jak akurat trochę ludzi było, to skorzystaliśmy trochę z okazji, nie? Ale czy ja sławny? Ale teraz mnie kojarzy. Teraz mnie kojarzy, ale nie da rady. Tiborku, nie da rady, kurczę, wiesz. Tych, jakby to powiedzieć, tych nie granic, tylko kurczę, no takich przeszkód językowych, o, przejść, przeskoczyć. Akurat wiem, co ona mówiła, ale ja za bardzo z translatorem, to wiesz, jak to wygląda, jak człowiek chce komuś odpowiedzieć, ja nie za bardzo się zna na angielskim. Marek, to jest menda otwartych drzwi. Oj tam. Otwartych drzwi, mówisz? Oj tam. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry God of War Ragnarok. Bardzo wam dziękuję za obecność na tym materiale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Dziękuję za każdą waszą aktywność. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!